Zabieram wspomnień, ile muszę, żeby trwać. Zostawiam stary świat. Lecę tam, gdzie chcę, nie zatrzymasz mnie. Wszędzie tam, gdzie w ludziach płynie dobra krew. Może być wysoko nawet i przez mgłę. Lecę tam, gdzie chcę, gdzie odnajdę się. Pa, pa, pararira, parara, parara, pa, pararara. Stało się zadość tradycji od już ładnych paru lat. Odbywają się Dni Ziemiaka w Celbowie, a te Dni Ziemiaka w Celbowie mają swoje uzasadnienie, bo już od 1945 roku w Celbowie, w Sławutówku rozpoczęła się produkcja i hodowla ziemiaków, sadzeniaków. Jest to głęboko zakorzenione w świadomości mieszkańców gminy Płuc. Kiedyś jeszcze była stacja hodowli roślin w Łebczu, w Krokowej. No dzisiaj pozostała tylko stacja hodowli roślin w Celbowie, która zajmuje się produkcją sadzeniaków w ziemniaku. Żyje nasza ziemia, kochana ojczyzna, bo to tu są nasze rodzinne kasze. Teraz będzie ręczne kopanie ziemniaków, tak jak kiedyś to było. Czyli motyczki i kosze, tradycyjnie, nie? I na czas. Kto najwięcej w najkrótszym czasie, w ciągu 15 minut, ile tych ziemniaków wykopie. Ile bierze udział zawodników? Tu jest, zdaje się, 8 ekip jest. Międzynarodowe zawody, bo mamy ekipę z Norwegii. Powiedzmy, jaka miejscowość? Strzelno. Strzelno, jesteście gotowe? Oczywiście, zwarte i ja gotowe. Zawsze. Trzeci raz z rzędu. Powiedz mi, na pewno były przygotowania. Oczywiście, cały czas są w toku, non stop. W tamtym poprzedniej edycji też braliście udział? Też braliśmy udział, ale niestety mieliśmy trochę gorszą rygę, że tak powiem. W wodzie, w błocie i nie było ziemniaków. Dzisiaj chyba lepiej będzie. Dzisiaj będzie 100% lepiej. Miejmy nadzieję. Tak jest. Damy z siebie wszystko. Tuż przed wywiadem właśnie rozmawialiśmy, że w dzieciństwie zbierało się, prawda? Teraz już się nie zbiera. Teraz my już jeszcze się nie zbierałyśmy, my jeszcze zbierałyśmy. My jeszcze tak, nasze roczniki tak, ale potem to już nie. Nasze dzieci już nie wiedzą, co to znaczy wybierać ziemniaki hakiem i koszem. Dzisiaj również mieroszyno. Mieroszyno, jak najbardziej. Jesteście przygotowani? Jesteśmy. Czekamy tylko na gwizdek i start. Z tego co wiem, dużo trenowaliście. Oczywiście, od 2 lat. W zeszłym roku nie wypaliło, ale teraz jesteśmy gotowi. Macie, widzę, specjalne rękawice, worki? Specjalne rękawice, worki, mamy też dodatkowy hak, bo 2 lata temu nam się połamał. Dziewczyny mają tyle poweru w ręce, że... Dacie radę. Postanowiliśmy, że musimy wziąć coś zapasowego. Powiedzmy o dzisiejszym konkursie, co to za potrawy? Potrawy na pewno z ziemniaka. Tak, wystartowało 8 kół, wszystkie potrawy są naprawdę bardzo smaczne i mamy dylemat, które wyróżnić. Tak, coraz smaczniejsze i coraz inne wymyślne, co my czasami takich w ogóle nie jedliśmy, ale bardzo smaczne. A dzisiaj oceni, myśmy się najedli smacznie, ale komisja z Norwegii oceni, jakie my mamy smaczne dania. Tak jak tutaj koleżanki wspomniały, niesamowity smak i wygląd i sposób przygotowania. Naprawdę tutaj koła gospodyń wiejskich widać, że dużo pracy włożyły w to i serca. I naprawdę jest duży dylemat, jest przepysznie, jest pięknie. No ale będziemy tutaj, myślę, jeszcze troszeczkę degustowali. Przyjaciele z Norwegii też smakują, także myślę, że wspólnie tutaj jakiś kompromis razem zrobimy i wyłonimy te zwycięskie miejsca. Jak smakuje? How do you like it? It was delicious. A lot of taste is different between everyone, so it's a hard competition, I think. Trudna konkurencja. Bardzo dobre wszystko jest i różne smaki są w tym zawarte. Zawsze dać się zaniedy, przyżyć się go do jeza i dać ci profit miód. I jedzę tosta, jedzę, a bać się za zibry, bo wreszcie są za siebie, a ten diabeł są urwy. I roza znowa, i łeza. Robię dobrze. Iśrys. Okay, how do you feel about the potato digging? Because in a few moments you are going to the field in a special
equipment, so I think the equipment will help me a lot in the competition, and I'm a little bit nervous now, but maybe we can do it okay. Myślę, że ubranie mu pomoże oczywiście i wyposażenie. Troszkę się denerwuje, ale będzie dobrze. Hej, sprawdzać się usierze, sprawdzać się us, dołek nie jedzę, a mi komendant i jełek poledzę. Sprawdzać się us, gdy jak to pyta, ktoś pełziwe, ktoś zisę me bieda. Sprawdzać się us, dołek nie jedzę, a mi komendant i jełek poledzę. Sprawdzać się us, gdy jak to pyta, ktoś pełziwe, ktoś zisę me bieda. Na jedzeń wajest pośredniowe OSP centrowo jedzę. Jezus Maria! Monika Bellucci! Ciao mio amore, ciao! Ja chcę tą Monika Bellucci, te swinio jedna, ty! Maria Józef! Oj, co te godość, ja sobie chcę blustu wieś nowo kultura, poznać tę wieś Janze kapeżna liznąc. Ja wiem, co te chcę liznąć, te swinia jedna. Maria Józef. Wiesz, te, co weźmie załatwi coś do jedzeni, bo w titu restauracje to frutti di mare, to teli questo, ja doma za to miesiąc jedzenie miała za te lidetków. No bo to jest głupo, te chcesz jacieś frutti di mare, te chcesz pieniądze płacać, żeby w tych restauracjach frutti di mare, te wzery ja ci tu są elegancci ledze, ty tu pewno grebie euro musią płacać za to. Ale przy okazji dzisiaj... Przy pięknej pogodzie jest okazja spotkać się, porozmawiać, skosztować ziemniaka w różnej formule, uczestniczyć w różnych konkurencjach, ale też dzisiaj mamy tutaj Norwegów, którzy przyjechali z rewizytą w ramach poznawania kultury kaszubskiej i też aktywnie uczestniczą w wydarzeniach tego dzisiejszego dnia. Obierają, kopią ziemniaki w tradycyjny sposób. Fakt, że wydajność mieli, no jak na pierwszy raz, bardzo dobrą, bo też pochodzą z regionu, gdzie się uprawia bardzo dużo ziemniaków, ale pewnie w innej technologii. Także ja się bardzo cieszę, że jest tak duże zainteresowanie, że ludzie przyszli, chcą się pobawić, posłuchać i pouczestniczyć we wspólnym wydarzeniu razem z znajomymi, sąsiadami i rodziną.